Dzień dobry. Zaczynamy dzień numer 6. Śniadankiem jak zwykle. Zapraszam na odcinek. No teraz 400 metrów w górę. Dobrze mu idzie. Tomek chciał sobie sam chyba zjuchcić rower i ma alarm teraz, patrzcie. Tu. I stamtąd tu. I tu na tą górkę. Zajebista trasa. Dzisiaj trochę chmur jest, ale deszcz się przesunął i ma padać niby od 15-16. Więc celujemy w jeszcze jedną trasę z górkami. Jeszcze raz jedziemy tam, gdzie Wojtek mieszka, do tego Barcz. Tym razem kamerka na klacie będzie lepiej ustawiona, to może widoczki będzie jakoś tam widać mimo tych chmur. No i liczymy, że uda nam się pyknąć dwie albo trzy górki, zanim zacznie padać. Muszę wam powiedzieć, że to chyba moja życióweczka. 6 dni z rzędu, znaczy na pewno nie chyba. 6 dni z rzędu na rowerze. Po minimum te dwie, ile najkrócej jeździliśmy? 2,40, nie? Czy jakoś tak na najkrótszy dzień. Czyli po minimum te 2,5 godziny po górkach. No wczoraj dzień płaski. Wczoraj 70 metrów przewyższenia, więc jakbym w Wielkopolsce tyle zrobił, to by było, że nawet jakieś dwie górki przejechałem, a tutaj to płasko. Dobra, dzisiaj tak i czapka zimowa, bionika, żeby mieć już uszy zasłonięte i długie spodnie. 11-12 pokazuje niby prognoza, ale pojedziemy w górę, to pewnie tam odczuwalna będzie trochę chłodniej. Zobaczmy, jak to teraz wygląda. Padać nie pada. No i tam nie wygląda źle w tych górach, więc widzicie, no są takie chmury jak wczoraj, nie ma dramatu, nie, tak naprawdę. Zobaczymy. Lecimy na Szczecin, Wojtek na nas czeka. Musimy dojechać do tego zjazdu, tam Enkom i zrobić podjazd te 400-450 w górę do Barcz. Tam sobie pykniemy kawusie. Dobra, wyjechali. Ostatni dzień przed nami. Oby bez przygód, oby z ładną pogodą. Team Sky jedzie, Team Astana jedzie, Team Iron Way jedzie za nimi. Mamy dyszkę za sobą, jakaś dyszka jeszcze do Barcz, czyli tam jedziemy mniej więcej między tymi górkami, co widać miejscowość. No i jeszcze jakieś 300-350 podjazdu nas czeka. Czuję nogi, tu jest jeszcze lekko pod górkę, to nie ma dramatu, ale pewnie tam jak będzie bardziej stromo, będzie ciekawie. Mandarynki oczywiście, całą drogę. Dobra, trzymajcie kciuki za ten podjazd. No, zbliżamy się do tego podjazdu mocniejszego. Górki coraz lepiej widać. Odcinek o Emontce jeszcze na pewno nagram, ale myślę, że można już powiedzieć, że mega fajny, lekki rower, właśnie idealny. Idealne pod takie zastosowanie, jak ja chcę, czyli wyjazdy na górki, no i dojeżdżenia w grupie, jak w Iron Resource będziemy robić wspólne jazdy i tak dalej. Nie miałem szosy, więc co mam zbrać jedną szosę, jakąś madonkę czy coś, taką bardziej startową. Do takiego zastosowania jest lepiej. Startować w drafcie i tak raczej nie będę. No i z tego miejsca mogę jeszcze raz, jak zwykle, podziękować Fogdbike'owi, który mega sprawnie, mega szybko mi ten rower ogarnął. Dosłownie w kilka dni przed wyjazdem. Mega jestem zadowolony z tego, jak tam chłopaki serwisują i jak sprawnie z wszystkim działają. I z czystym sumieniem wielu znajomym już poleciłem i też zadowoleni.
Patrzcie to, gość na monocyklu jedzie. Ciekawe, czy podjeżdża po ten sam podjazd co my na barcz, czy co? No teraz 400 metrów w górę, dobrze mu idzie. Dobra, nastąpiło lekkie rozebranie się, czapa ściągnięta, rękawiczki ściągnięte. I teraz przed nami ten już właściwy podjazd. Tima stana przodem. Tak, mamy 261 metrów na szczyt, do barcz. I tam się spotykamy z Wojtkiem. I tam się spotykamy z Wojtkiem na kawę. Natural Epo wleciało. Mandarynkę od chłopaków dostałem. Teraz mamy kawałek z górki. Tutaj są takie domy już bardziej wypasione. Od tej strony aż tak nie widać, ale no takie większe rezydencje. Ładnie, niektóre nawet całkiem nowoczesne, nie tak po hiszpańsku jak większość. Jakieś takie spore baseny, no i widoczek na góry, nie? Więc mają tutaj całkiem fajnie. No i teraz dojedziemy do tego barcz i Wojtek będzie czekał. 5 eurasków za 4 kawy i fantę. To jest znowu ta kawiarenka, w której byliśmy. To Tomek chciał sobie sam chyba zjuchcić rower i ma alarm teraz, patrzcie. Ach, chyba odłączyłem. Odłączył alarm. Ale już policja powiadomiona w Polsce? Komendantem w domu zaraz będzie pisał. Coś się stało, skarbie. El komendante Monika będzie pisać zaraz. Sprytnodupny wziął se gravelka i nas tutaj w jakieś pole wywiózł. Ale przeciskamy się przez jakieś góry podobno. Tu z jakimś takim tym. Później jeszcze jeden podjazd. I później ten podjazd z tymi serpentynkami, co wtedy. Ale nie 5 km, tylko 8, czyli wydłużony. Panie, panie przewodniku, jaki jest plan dalej? Jedziemy tam do tego miasteczka z tym zamkiem. Czyli Simat to się nazywa. Simat. I w Simacie zaczynamy podjazd. 8 km podjazd. To jest ten, co wtedy robiliśmy, czyli na takie 5-6 stopni. Tak jest. No, 5 w górę, 100-200 metrów wypłaszczenia i później taka niecała trójka w górę. No. I później zjeżdżamy do barcz. Tak. I ciebie odstawiamy i tak. My jedziemy do Lugano. Tak jest plan. Team Sky jak? Gotowy na tą bardzo przygodę? Dobrze, jestem gotowy, także możemy ruszać. Team Maslana też gotowy? Nóżki rozgrzane. No dobra. W 6 dniu to raczej są rozgrzane. Czyli wjeżdżamy na tą górkę, co tutaj widać za chmurami. Wojtek powiedział. Tu na wprost. Czyli dojedziemy do tej, co byliśmy te 3 dni temu. Piątkę. Czy tu za krzakami, tak zaraz drzewko się skończy, to będzie ją widać. Czyli wjeżdżamy na tą tu i z niej później tam, na tą za chmurami. No, trochę jest. Tutaj jak ktoś podjedzie, już ma dość życia, no to może próbować. Tutaj te kamienie to wyglądają jak jakieś mury. Te tutaj skrajne. Patrzcie, tu sobie zrobiliśmy foteczki. Tam byliśmy. Tam, gdzieś z tamtej strony góry przyjechaliśmy. Czekaj, Wojtek mieszka gdzieś tu. Tam objechaliśmy tamtą górę, tam. Przy tym zamku jechaliśmy tutaj tą drogą między tymi plantacjami pomarańczy. Tu. I stamtąd tu. I tu na tą górkę. Zajebista trasa. Chyba zaparowało.
Kamerka na klacie się już rozładowała. Ostatni podjazd, taki leciutki pod te obrzeża Barcz i później z górki obwodnica i jesteśmy. Także widzimy się już na plaży. Chcę nic mówić, ale 6 dni przejeździliśmy i właśnie zaczyna padać, nie? Chmura już taka konkretna i trochę kropelek już to spadło. Jesteśmy, tu jest taki znak, jak to zwykle w takich miejscowościach, Gandia. Tukniemy sobie jakieś foteczki na pożegnanie i do domu. Możemy uczcić teraz koniec jeżdżenia na tym wyjeździe. O, takie idealne. Kufle są zmrożone, proszę, to jest. To ma rząd na kraju. Zdrówko. A ty nie pijesz? Tomek Confident nie pije. Confident z teamu Astana. To mamy paelkę z czym? Z królikiem. Tak. Ale takie małe, białe, ładne króliczki biegają za nim? Ja nie widziałem tych takich wielkich budynków, Barcz takich. To jest dla królików? Ja. Pati, oni tu jedzą króliki. Balenciana to jest paella. Typowa z tego regionu. Balenciana typowa z tego rejonu. Dobra, to my się bierzemy za jedzenie. Kończymy ten odcinek. Pamiętajcie o subskrybowaniu. Jeśli obejrzeliście do końca, napiszcie w komentarzu paella. I pamiętajcie, żeby oglądać jutrzejszy odcinek. W jutrzejszym odcinku podsumujemy wyjazd, koszty, co, gdzie, co, jak, ile kilometrów, ile... No i wszystkie historie tego typu. Czy Tomek ma coś do powiedzenia? Kole? Smacznego wszystkim życzę. Marek, również smacznego. Jemy paelę, bo jesteśmy głodni. Ja jestem głodny, więc nic nie jem. Nic nie boję. Nic nie mówisz. No dobra, no dobra. To nara.